Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam bardzo serdecznie, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest pan Tomasz Kraskowski, pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża oddziału rejonowego w Ciechanowie, koordynator projektu Sieć Opiekunek Środowiskowych w powiecie ciechanowskim. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Tematem naszej rozmowy będzie właśnie wspomniany projekt Sieć Opiekunek Środowiskowych w powiecie ciechanowskim. Jaki jest cel tego projektu? Jest to nowy projekt, który niedawno rozpoczęliśmy realizować i celem tego projektu, najogólniej mówiąc, jest ułatwienie dostępu osobom starszym, niesamodzielnym, także niepełnosprawnym do usług opiekuńczych, które są świadczone nie w wyspecjalizowanych jednostkach typu dom pomocy społecznej, ale w ich miejscu zamieszkania, czyli tam, gdzie ta osoba najlepiej się czuje, gdzie przebywa, gdzie też ma zapewniony kontakt z rodziną, tak żeby właśnie nie wyrywać tej osoby z tego środowiska i żeby ona miała zapewniony dostęp do wszystkich swoich potrzeb życiowych. A do kogo skierowany jest ten projekt? Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu ciechanowskiego, więc nie tylko samego miasta, ale też naszych terenów wiejskich w powiecie. Skierowany jest przede wszystkim do osób starszych, czyli takich starszych i niesamodzielnych, które sobie nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życiowych, typu ugotowanie obiadu, posprzątanie, higiena osobista, a także dla osób, które no, chciałyby, żeby ktoś im do nich przyszedł, też porozmawiał, zajął się ich sprawami życiowymi. W projekcie też mogą wziąć udział, być uczestnikami, objęte mogą być opieką także dzieci, z tym, że dzieci, tutaj warunek jest taki, że muszą to być dzieci niepełnosprawne. A w jaki sposób można się zgłaszać i czy już można się zgłaszać? Tak, jak najbardziej już można się zgłaszać do naszego oddziału. My mieścimy się w Ciechanowie przy ulicy Rzeczkowskiej 11. Najlepiej, jeśli to będą się zgłaszały telefonicznie bądź osobiście osoby, które chciałyby być objęte opieką, ale też może przyjść członek rodziny, syn, córka, mąż, tak żebyśmy przynajmniej uzyskali informację, że ktoś jest, ktoś, kto potrzebuje takiej opieki. Wtedy my pomagamy w wypełnieniu takiego wniosku o objęcie usługami opiekuńczymi. Po wypełnieniu takiego wniosku, do którego też trzeba dołączyć dwa dokumenty, aczkolwiek to nie jest jakaś duża trudność, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy i następnie ustalamy zakres usług, które są świadczone dla danej osoby. I do kiedy można się zgłaszać? No, planujemy, że do końca kwietnia zakończymy nabór osób uczestniczących w tym projekcie, czyli tych osób, którymi się będziemy opiekować, więc także można wejść na naszą stronę www.pckciechanow.pl, gdzie też można uzyskać podstawowe informacje, można sobie też pobrać wniosek, który należy wypełnić. No i im szybciej dana osoba się do nas zgłosi, tym szybciej będziemy w stanie taką osobę objąć usługami. I ile osób może się zgłosić? Mamy zaplanowane, że usługami obejmiemy na razie 60 osób. Jest to projekt dwuletni, więc w przypadku objęcia takiej osoby opieką do końca 2018 roku mamy możliwość świadczenia takich usług opiekuńczych. Czyli najlepiej zgłaszać się jak najszybciej, bo kto pierwszy, ten, tak, ten oczywiście, lepszy. Oczywiście. No, zainteresowanie tak. Jest coraz większe. Wiadomo, że też procedury trochę muszą potrwać, poza tym no, też często jest tak, że trzeba daną osobę przekonać do tego, że powinna być objęta opieką, więc też rodziny takich osób muszą też mieć trochę czasu na porozmawianie z matką, z ojcem, że taka potrzeba jest niezbędna. No i oczywiście im szybciej do nas się zgłoszą, tym dla takich osób będzie. A jakie usługi będą świadczone w ramach tego projektu? Przede wszystkim są to usługi takie typowe opiekuńcze, czyli właśnie posprzątanie mieszkania, z tym, że mieszkania w otoczeniu, w sąsiedztwie tak naprawdę osoby objętej opieką. Także przygotowanie posiłku, jakieś zabiegi higieniczne, czyli mycie, także toaleta. Zrobienie zakupów, załatwienie jakichś spraw urzędowych. Także mamy zaplanowane usługi tak zwane specjalistyczne, czyli już takie prowadzone przez wykwalifikowany personel. Są to typu zabiegi pielęgniarskie, jakieś zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne. Tutaj są to oczywiście już zabiegi dla osób, które są osobami niepełnosprawnymi. Mamy też zaplanowane w projekcie uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, czyli będą do dyspozycji
dyspozycji naszych uczestników projektu łóżko rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, chodziki, kule, też siedziska do kąpieli, tak żeby usprawnić funkcjonowanie takiej osoby w swoim otoczeniu, w którym na co dzień przebywa. A jak to wygląda z płatnością? Tak, te usługi są bezpłatne dla osób, których dochód, to jest taka trudna formułka, nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w przepisach o pomocy społecznej. Najogólniej mówiąc, dla osób o dochodach do 951 zł na osobę, w przypadku osób samotnych, te usługi od poniedziałku do piątku są bezpłatne. W przypadku osób, które mają trochę wyższe dochody, są to już, dochodzi pewna odpłatność. Tutaj może podam, że dla osób, które mają dochód do około 1900 zł na osobę mieszkającą samą, jest to kwota 3 zł za godzinę. Więc to nie jest duża kwota, jest to w zasadzie kwota symboliczna. No i przy założeniu, że możemy świadczyć takie usługi na przykład dwie godziny, 5 razy w tygodniu, więc to jest kwestia około odpłatności około 100-150 zł do 200 zł miesięcznie za usługi opiekuńcze. Mogą się zgłaszać osoby starsze, które chcą korzystać z tego projektu, ale mogą się zgłaszać także opiekunki do Państwa, prawda? Tak, ponieważ jest to pierwszy projekt realizowany przez nas tego typu tutaj na naszym obszarze. Pierwszy też wydaje mi się w ogóle realizowany poza jednostkami pomocy społecznej. Tworzymy też bazę personelu, czyli bazę opiekunek, które chcą i mogą świadczyć usługi opiekuńcze. Przede wszystkim poszukujemy osób, które mają stosowne wykształcenie, czyli jeśli to są pielęgniarki, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekuni medyczni, takich osób poszukujemy, ale też poszukujemy osób, które mają doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych, niekoniecznie mają wykształcenie i wtedy oczywiście staramy się po złożeniu przez nas wniosku przez osobę niepełnosprawną taką opiekunkę skierować do osoby potrzebującej wsparcia, no i zaczynamy proces świadczenia usług. Oczywiście jest to wszystko u nas sformalizowane, podpisujemy umowę zarówno z osobą niepełnosprawną, czy też z jej opiekunem prawnym na objęcie tymi usługami, a także podpisujemy umowę z opiekunką, więc wszelkie składki są odprowadzane, bo wiemy, że to w przypadku świadczenia usług opiekuńczych bywa różnie w różnych środowiskach. Tu musimy postawić kropkę. Nasz czas antenowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Przypominamy, na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża takie informacje odnośnie projektu można znaleźć. Ja jeszcze tak, chciałem tylko powiedzieć, że oczywiście jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Tylko moim gościem był pan Tomasz Kraskowski, pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Ciechanowie, koordynator projektu Sieć Opiekunek Środowiskowych w powiecie ciechanowskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość poranka.